Myśmy stali 2 tygodnie na peronie, wysadzili nas, czekali na transport, bo nie dali, nie tak długośmy stali, czekali, Boże kochany. Do Odry chodzili się kąpać, pamiętasz? Do Odry chodzili się kąpać, nie bali się, że tam może jaka mina je, albo aby się obmył. Aby się obmyć, bo było okropnie było, okropnie było. A jak wyglądał pierwszy dzień w Pyżanach? Pierwszy dzień w Pyżanach, to wszystko wynosili, czyścili pomieszczenia sobie, bo tam Ruskie mieszkali, to jak się wyprowadzali, to wszystko poniszczyli. Pierzynę czy poduchy podarli, porwali, wszystko z słomą jakąś wymieszali. To trzeba było najpierw porządek zrobić, żeby to jakoś wejść do tej chaty albo coś, jakoś, Boże, jak sobie przypomnę. To okropnie było, okropnie było. U nas wojsko stało. Proszę bardzo, czasem się. No, u nas wojsko stało w chacie, spali te, no, co robili żniwa. No. Wszystko zniszczyli. Wszystko zniszczyli, ściany poobijane były. U nas to samo było, u nas drzwi to wyrybywali dołem po tego. Mhm. A jakieś meble po Niemcach zostały, czy nie? Połamane wszystko, poniszczone. Poniszczyli, Ruskie się wyprowadzali, to wszystko niszczyli za sobą. A co dobre kanapę czy coś, to zabierali. To zabierali i na próbostwie, no tam na próbostwie. No. Był taki pokój, bo ja to widziałam. I tam w tym pokoju były poskładane, tam był cały pokój kanap. I kto tego pilnował? Nikt nie pilnował, zamknęli, a my się chcieli dostać, tych kluczy nie mieli, bo ja nie miałam na czym spać, jak my tam się uprowadzili, ja nie miała na czym się położyć, to ja chciałam sobie skubnąć jedną kanapę, no tej było zamknięto, ale obok były takie już poniszczone kanapy, co wojsko spało i ten no. To się jedną taką, co mogła dźwignąć, postawiłam i na plecy pani, taką na plecy i takim do domu zaciągnęłam, żeby miała się na czym położyć. Tak, poniszczone. A ten magazyn to przez kogo był zrobiony? Przez Ruskich? Przez Ruskich. Aha. Może to chcieli zabrać ze sobą? Oni zabrali. Oni co wszystko zabierali. Co lepsze zabrali. Wszystko zabierali. A takie co tego, to znowu poniszczyli, połamali po drzwi do szafów, czy co, no, połamali. Połamali. U nas było w tym pokoju, w tej chacie, gdzie ja mieszkała, była szafa trójdrzwiowa, ale w środku było lustro. To nawet te lustro wyłamali i zabrali. No. A to resztę poniszczone zostało.